A teraz, proszę Państwa, jest mi miło powitać pana Zenona Golbę z organizacji polsko-włoskiej w kolejnym felietonie Obudź się Polsko, obudź się Polonia. Dobry wieczór, panie Zenonie. Dzień dobry. Pozdrawiam serdecznie słuchaczy sieci Polonijnego Radia na częstotliwości AM w Ameryce i tych, którzy słuchają moich felietonów i komentarzy dookoła świata pod tytułem Fakty i Wydarzenia, korzystając z YouTube poza radiem po wpisaniu hasła Obudź się Polsko, obudź się Polonią, a tam zawsze dużo więcej. Pozdrawiam odległe kontynenty, Australię, Nową Zelandię, skupiska polonijne w Europie i słuchaczy w Polsce. Pozdrawiam kontynentalną Amerykę. Bardzo serdecznie pozdrawiam Międzynarodowe Towarzystwo Słuchaczy Moich Felietonów, Czechów, Słowaków, Serbów, Bułgarów, Ukraińców i Rosjan. Zapraszam na YouTube, a ten felieton pod tytułem Komu radość, komu smutek po hakerskim włamaniu i wycieku ponad 20 tysięcy dokumentów z organizacji Sorosa, a także czy politycy z Polski rozumieją siłę lobbingu w Ameryce na okoliczność amerykańskich wyborów prezydenckich. Szanowni Państwo, jaka jest polska polityka, a jaka powinna być? Pytanie zadaję na wstępie kolejnego felietonu w kontekście polskim dotyczącym Polski i Polaków. Zapraszam do przemyśleń. A więc politykę powinna cechować umiejętność widzenia, przewidywania, dalekowzroczności, wykorzystania posiadanej wiedzy i wdrożenia w rzeczywistość. Każda polityka, przede wszystkim i ponad wszystko, winna być polityką interesu państwa, które to politycy reprezentują, w tym wypadku Polski. A jaka jest polityka polityków z Polski? Czy tak jest? Pytam, czy tak dzisiaj jest? Czy dzisiejsi politycy z Polski, ci resortowi, takie umiejętności posiadają? Czy to, co robią, jest w interesie Polski? W dzisiejszym felietonie omówię postawy polityków z Polski na zasadzie fakty i wydarzenia z pytaniem, czy polityka polityków z Polski jest właściwa i czy jest w interesie Polski. 24 sierpnia prezydent Duda, Andrzej Duda, złożył wizytę na Ukrainie w związku z 25-leciem proklamowania przez to państwo niepodległości. Odbytą wizytę omawiam na podstawie dostępnych informacji. Ogólnie ujmując, podpisana przez prezydentów Dudę i Poroszenko deklaracja głosi, cytuję, potwierdzamy obopólnie strategiczny charakter naszych relacji i deklarujemy, że chcemy nadal budować polsko-ukraińskie sąsiedztwo. Koniec cytatu. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że prezydent Polski, pan Duda, był jedynym gościem zagranicznym tej rangi na uroczystościach 25-lecia Ukrainy w randze głowy państwa. Jakie z tego płyną wnioski? Zauważalny brak na jubileuszu ukraińskiej państwowości innych głów państw poza prezydentem polskim jednoznacznie świadczy o międzynarodowej izolacji Ukrainy. Sekretarz stanu z Kancelarii Prezydenta Polski, pan Szczerski, oświadczając, jaką to ważną rolę polityczną odgrywa Polska na Ukrainie, tak jakby chciał ratować beznadziejną sytuację ukraińskich uroczystości. Pytanie, czy izolacja Ukrainy jest zamierzona? Amerykanie z administracji rządowej w odpowiedzi na słowa prezydenta Poroszenki o groźbie inwazji rosyjskiej ze wszystkich stron i akcji zakrojonej na wielką skalę oświadczyli, że nie widzą zagrożenia, a inni politycy amerykańscy odcinają się od kuriozalnych i nieodpowiedzialnych posunięć rządu ukraińskiego, chociażby takich jak wydanie listu gończego za ministrem obrony Rosji i kilkunastoma innymi dygnitarzami rosyjskimi, czy wypowiedź doradcy ukraińskiego MSW o możliwości przekazania Ukrainie przez Amerykę broni masowej zagłady, jeśli prezydentem Ameryki zostanie Hillary Clinton. Czy te i inne okoliczności wpłynęły na to, że Ukraina świętowała swoje 25-lecie tylko z prezydentem Dudą z zewnątrz? Na uwagę zasługuje fakt, że do niedawna popierający Ukrainę Zachód
dał władzom ukraińskim jasno do zrozumienia, że nie chcą umiędzynarodowienia konfliktu wokół Donbasu i Krymu oraz wciągnięcia innych państw do konfrontacji z Rosją. Ta izolacja jest dobrze widoczna po nieudanej prowokacji ukraińskich służb specjalnych na Krymie w nocy z 7 na 8 sierpnia 2016 roku. Z kolei Niemcy pozostawiły bez odpowiedzi prośbę Ukrainy o przekazanie broni, nawet defensywnej. A więc pytanie do Was, szanowni słuchacze, czy te fakty niewystarczająco dobrze obrazują postępującą izolację Ukrainy na Zachodzie? Proszę Państwa, a jak w sytuacji izolacji Ukrainy przez Zachód zachowują się ukraińscy politycy, intelektualiści i zwykli Ukraińcy? Jak oceniono wizytę polskiego prezydenta i jedynego gościa obchodów tej rangi na uroczystościach srebrnego jubileuszu ukraińskiej państwowości? Na łamach ukraińskiej prasy czytamy, cytuję, Polska przestraszyła się tego, co uczyniła wobec Ukraińców, niejako odnosząc się do uchwały wołyńskiej przyjętą przez Sejm 22 lipca bieżącego roku. Dziennikarz Gazety Ukraińskiej pisze, że prezydent Duda przyjechał do Kijowa zaleczyć rany, ponieważ władze w Polsce wystraszyły się konsekwencji swoich ostatnich działań w odniesieniu do Ukrainy, mając na myśli właśnie uchwałę Sejmu, która uznała rzeź wołyńską za ludobójstwo. Nie jest to odosobniona opinia w prasie ukraińskiej. Odnosząc się do uchwały Sejmu z 22 lipca, rozczarowywują słowa prezydenta Dudy powiedziane na Ukrainie, cytuję, o przełamaniu animozji wynikających z kwestii historycznych. W odpowiedzi na te słowa prezydenta Dudy, ukraiński prezydent Poroszenko nie pozostawił cienia wątpliwości, jak ma wyglądać tak zwane przełamywanie animozji i po raz kolejny powtórzył, cytuję, że roztrząsanie historycznych detali zostawmy historykom. W tym miejscu zadaję wszystkim pytanie, kto, jeśli nie politycy, powinni podjąć decyzję? Pozostawiam to Wam, Szanowni Państwo, do przemyślenia. Nawiązując do uroczystości na Ukrainie, na trybunie honorowej niedaleko prezydenta Polski widać wyraźnie stojącego oficera w mundurze, w takim samym mundurze, w jakim po ulicach Rygi paradują co roku 16 marca weterani Legionu Łotewskiego Waffen-SS. Skoro reaktywowano UPA i tak zwany integralny nacjonalizm ukraiński, skoro na Litwie, Łotwie, Ukrainie i w Estonii czci się formacje kolaboracyjne SS, to co pozostaje? Pytam, co pozostaje Polsce i Polakom. Proszę się zastanowić, czy ktoś chce powiedzieć, że politycy z Polski o tym nie wiedzą? Na Łotwie odbywają się parady łotewskiego Legionu Waffen-SS. Powstaje pytanie, czy pan Duda wiedział o tym doborowym towarzystwie? Czy doradcy pana prezydenta Dudy, a jest ich bardzo dużo, wiedzieli o tym? Myślę, że powinni wiedzieć. Taka jest przecież rola doradcy. Dziwne, a zarazem smutne jest to, że nikomu w Unii Europejskiej nie przeszkadzają takie zachowania. Jedynym celem jest przecież Rosja, a to, że weterani Legionu Waffen-SS paradują po ulicach, to nikomu nie przeszkadza. Węgierski rząd premiera Orbana okrzyczano faszystowskim, mimo że na Węgrzech parady formacji Waffen-SS nie ma. A tu parada jest i wszystko w porządku. To nie pasuje w żadną logikę, ale ponownie pozostawię Wam to, Szanowni Państwo, do przemyślenia. Idąc dalej, pytam, czy naprawdę nikt w mediach głównego nurtu w Polsce, nikt nie widzi groteskowości defilady polskich żołnierzy w Kijowie? Z głośników cały czas słychać pieśń UPA, Czerwona Kałyna. W Kijowie, nieopodal trybuny honorowej, na której stał prezydent Polski, będzie ulica Stefana Bandery. Czy nikt nie widzi groteskowości słów wypowiedzianych z trybuny honorowej przez prezydenta Poroszenkę, cytuję, towarzyszu Moskalu,
Z Ukrainą nie ma żartów. Koniec cytatu. Myślę, że Putin ze strachu schował się na Księżycu. Dodam, że słowa Poroszenki są cytatem z wiersza rosyjskiego poety Majakowskiego. Słowa Poroszenki wypowiedziane przez przywódcę państwa znajdującego się w sytuacji politycznego, gospodarczego i terytorialnego rozpadu brzmią naprawdę dziwnie. Takie to mocarstwo z takimi nieodpowiedzialnymi politykami ma być partnerem dla Polski do budowania, no właśnie czego? Pytam, czego? Chyba awanturnictwa. Czy naprawdę w Polsce ktoś wierzy na poważne, że Polska dzięki sojuszowi z Litwą i Ukrainą stanie się europejskim mocarstwem i rzuci wyzwanie Rosji, dzisiejszej Rosji, którą mało kto lubi, ale zadzierać nikt nie chce, poza pyskaczami ujadającymi zza pleców Wielkiego Brata? Proszę Państwa, z treści deklaracji prezydenta Dudy najbardziej zdumiewająco wygląda postulat budowania połączeń energetycznych z Ukrainą. Zarówno w kontekście dotychczasowych doświadczeń we współpracy energetycznej z Ukrainą, na przykład zerwanie przez Ukrainę umowy o budowie ropociągu Odessa-Brody-Gdańsk. Ukraina znajduje się w stanie bankructwa finansowego. Jest państwem politycznie niestabilnym, niewiarygodnym i nieprzewidywalnym. A więc pytam, jak wygląda robienie interesów z takim partnerem? Czy taka polityka jest w interesie Polski? Pytam. W deklaracjach oficjalnie nie ma nic o prawdziwych próbach pojednania narodów polskiego i ukraińskiego. Powstaje zatem pytanie, dlaczego prezydenci Polski i Ukrainy nie poruszają takich ważnych, przyziemnych spraw zwykłych ludzi? Padają wielkie hasła, niewiele warte, a w międzyczasie nastroje antypolskie wśród Ukraińców rosną. Ukraińska strona nie robi nic, aby powstrzymać falę neonacjonalizmu ukraińskiego, aby powstrzymać nienawiść ukraińską. Ukraińcy jawnie Polską i Polakami gardzą. Według różnych danych Ukraińców w Polsce jest już około miliona. Owszem, ukraińscy imigranci i studenci pomoc pod każdą postacią przyjmą, traktując jak daninę. Jednak na wdzięczność nie ma co liczyć. Trudno zrozumieć, dlaczego politycy z Polski ubzdurali sobie rolę ambasadora Ukrainy w Europie, podczas gdy Ukraińcy w tej roli widzą bardziej Niemców i Francję. Wystarczy przejrzeć portale ukraińskie i zapoznać się z nastrojami wśród zwykłych ludzi w różnym wieku. Tam można się dowiedzieć, w cudzysłowie, o rdzennie ukraińskich ziemiach zagarniętych przez Polskę, o ukraińskim Przemyślu, a nawet o staroukraińskim grodzie Kraków. Szanowni Państwo, 22 lipca Sejm Rzeczpospolitej ustanowił dzień 11 lipca Dniem Pamięci o banderowskim ludobójstwie. Na YouTube jest felieton pod tytułem Uchwała ustanawiająca 11 lipca Dniem Pamięci o banderowskim ludobójstwie. To była pierwsza ukraińska odpowiedź, a także jest felieton, że politycy ukraińscy chcą ustawy o polskim ludobójstwie na Ukrainie. Wtedy, było to 10 sierpnia, było to opublikowane 10 sierpnia. Polscy politycy szukają wątpliwych przyjaciół politycznych. Kolejny felieton. Zapraszam. Teraz po wizycie prezydenta Dudy na Ukrainie, dosłownie parę dni, pojawiła się nowa, druga inicjatywa osób przedstawiających się jako grupa ukraińskich intelektualistów i polityków, a ci zwrócili się do parlamentu Ukrainy z apelem o ustanowienie Dnia Pamięci, jak to określono, ofiar polskich zbrodni przeciwko Ukraińcom. Ma być to odpowiedź na uchwałę polskiego Sejmu z 22 lipca w sprawie ludobójstwa wołyńsko-małopolskiego. Pod ostatnim, drugim wnioskiem Ukraińców o ustanowieniu ofiar zbrodni na Ukraińcach podpisało się już ponad 80 osób, w tym m.in. były prezydent Ukrainy Leonid Krawczuk, byli ministrowie spraw zagranicznych
dyplomaci, ambasadorowie i wiele innych znanych osobistości. Autorzy ukraińskiej petycji chcą, by w odpowiedzi, chcą tak zadziałać, by w odpowiedzi było to na polską ustawę, by ukraińska Werchowna Rada uznała za zbrodnicze działania strony polskiej na ukraińskich terytoriach etnicznych przed, w czasie i po II wojnie światowej. Należy zwrócić uwagę, że w ukraińskiej petycji są błędne daty dotyczące Małopolski Wschodniej. Chodzi o działania represyjne z 1930 roku. Datę tę podaje nawet ukraińska Wikipedia. Tak samo jak operacja Wisła z 1948 roku, była to akcja antyterrorystyczna mająca na celu powstrzymanie terrorystycznej działalności organizacji ukraińskich nacjonalistów, UONU. Wracając na chwilę do historii sprzed II wojny światowej, należy wyjaśnić, że w dokumentach Ligi Narodów, to ta organizacja przed Organizacją Narodów Zjednoczonych, Liga Narodów, nie zanotowano ani jednej ofiary śmiertelnej w wyniku działania polskiego. Po zbadaniu sprawy na żądanie strony ukraińskiej Liga Narodów wtedy, podkreślam, potwierdziła w oświadczeniu, że Polska, cytat, Polska nie prowadzi przeciwko Ukraińcom polityki prześladowań i gwałtów, a pacyfikację wywołali sami Ukraińcy swoją akcją rewolucyjną przeciw II Rzeczpospolitej. Dokument Ligi Narodów nosi datę 1932 roku i jest odpowiedzią na wniosek Ukraińców ze stycznia 1932 roku. Nie wszyscy znają historię i niewielu chce się zagłębić w dokumenty z tamtego czasu. Jest to praca mozolna i wielce czasochłonna. Proszę Państwa, czy za zaistniałą sytuację należy winić Ukraińców i tylko? Odpowiadam, że nie. Proszę pomyśleć przez chwilę, jak zachowują się niektóre osobistości z Polski. Zanim apel opublikowali ukraińscy nacjonaliści, jak to określono, cytuję, zdrowych sił polskiego życia politycznego, przemówił Adam Michnik, a ten powiedział, cytuję, nie wnikając w spór, czy to było ludobójstwo, czy wyjątkowo krwawa czystka etniczna, przyjęcie uchwały o upamiętnieniu dnia 11 lipca dniem ludobójstwa, to ze strony polskich parlamentarzystów demonstracja głupoty, szowinizmu i podłości. Tak napisał Adam Michnik i dalej kontynuował, że było to splunięcie w twarz ukraińskiej demokracji, ukraińskim patriotom. Zadajmy sobie pytanie i całkiem poważnie. Czy mamy tu do czynienia ze skrajną podłością i jawnym antypolonizmem Michnika, czy ze skrajną aberracją jego myślenia? Czy też jest to miara upadku Gazety Wyborczej? Michnik nigdy, w cudzysłowie, nie słyszał o obchodach ku czci dywizji Waffen-SS Galicen, Hałczyna, z udziałem ministra Światosława Szeremety i rekonstruktorów w mundurach SS. Michnik też nie zauważył i też mu to nie przeszkadza. Postawa Michnika, afirmująca epigonów Bandery, jest wyjątkowo podła również dlatego, że banderowcy oprócz ludobójstwa na Polakach mają na swoim koncie aktywny udział, współudział w ludobójstwie setek Żydów. O tym dyskretnie milczy Michnik i jego wybrane środowisko. Prokuratura rejonowa w Przemyślu wszczęła śledztwo w sprawie publicznego znieważenia Rzeczpospolitej Polskiej oraz propagowania totalitarnego ustroju państwa, między innymi poprzez prezentowanie symboli popierających UPA, do których doszło podczas Marszu Ukraińców 26 czerwca tego roku w Przemyślu. Z dostępnych nagrań wideo wynika, że widać osoby, które wznosiły obraźliwe hasła antypolskie. Bardzo obraźliwe.
inne wideo obrazuje, że Ukraińcy nie wpuszczają Polaków na cmentarz w Przemyślu. Wysoki urzędnik ukraińskiej administracji rządowej, ten sam, który uczestniczył w obchodach ku czci Galicyn SS, Światosław Szeremata, powiedział do mężczyzny, który chciał wejść na komunalny ukraiński cmentarz, powtarzam, komunalny, nie prywatny, w Przemyślu, cytuję, Kreml wam płaci za to pieniądze? Z kolei rzecznik prasowy nacjonalistycznego ukraińskiego prawego sektora w wywiadzie powiedział, nie pozostawiając wątpliwości, cytuję, że w związku z postępującym kryzysem gospodarczym na Ukrainie wybuchnie tam wkrótce nowa rewolta, w której wiodącą rolę odegrają nacjonaliści i banderowcy. To już nie będzie taka rewolucja jak dwie poprzednie. Mówi otwarcie i dodaje, ten sam rzecznik. Będą wieszać wrogów na latarniach albo rozstrzeliwywać na ulicach. Jeśli prawdziwa rewolucja się zacznie, Poroszenkę rozstrzelają w piwnicy budynku administracji i on to wie. A więc pytam, dlaczego rusofobia w Polsce stała się oficjalną doktryną państwową? Przecież to, co dotyczy Ukrainy, nie dotyczy Polski. Dlaczego w obozie polskiej rusofobii nie dostrzega się niebezpieczeństwa, jakie niesie ze sobą już odrodzony nacjonalizm ukraiński w sytuacji politycznego i gospodarczego rozpadu Ukrainy? Pytam, czy taka jak obecnie powinna być polityka polska? Szanowni Państwo, myśleć, trzeba myśleć. A moje felietony są tylko dla myślących. Przypominam o YouTube i telefon 773-775-4400. 773-775-4400. Dziękuję.